korzystając z chwili wolnego i okazji pięknego tutaj bawarskiego pleneru, no to wam pokażę insygnię, którą żeśmy przed chwilą odebrali. Autko stoi teraz na zimowych kołach, 18-kach. Jest do tego jeszcze komplet 19-tek na lato. No miał gościu pecha, bo dosłownie kilka dni przed lekkim strzałem zainwestował i wymienił całe hamulce. Auto jest w kolorze, jak widać, białym. Jest to fajna wersja, 2 litry doładowana, z napędem na 4 łapy, czyli coś takiego już fajnego. Oczywiście liftback bardzo fajnie się prezentuje. Tak wygląda na 19-ach, na tych 19-calowych felgach. Tak sobie po prostu założyłem, jedne tak, jedne srak. No i cóż, w środeczku dominuje czarna skóra, jak widać fotele podgrzewane, klimatyzowane, tutaj z półelektryczną regulacją, jak to można nazwać, skrzynia oczywiście manual, duży display z tutaj już z tym całym tym klimat zwykły. Prawda? No i całe uszkodzenie samochodu. Całe uszkodzenie samochodu. Zderzak rozpieprzony, ta lotka. I to jest o tym po prostu. No. Tutaj auto nie ma żadnej całki. No co ma ksenony, tempomat, color display. No i fajne autko. Te lampy tutaj takie, jakieś takie śmieszne, dziwne. Także no komuś się mam nadzieję spodoba. No, żeby biała się nie nudziła i było fajnie, jesteśmy w salonie Mercedesa. No ale nie odbieramy Mercedesa, tylko przyjechaliśmy właśnie po kolejną białą insygnię, żeby było do pary. Odbieramy ten samochód. Tak, dokładnie ten. Można było powiedzieć taka sama, ale nie w napędach, nie? No i nie w takim wyposażeniu. No i całe uszkodzenie, zderzacek rozwalony i chodnice. I to wszystko. Nie był, że ściemniał, zobaczcie. 7624 euro. Koszt naprawy tej białej insygni, a tej 6800. Hello, hello, everybody home, hello. Uwielbiamy niemieckie ubezpieczalnie po prostu. To jest o tym. O, ta co-fashion. Idziemy na zakupy. No i dobrze, słuchajcie, będziemy co jakiś tam odcinek przypominać, o co chodzi z tymi kosztami, żeby to odświeżyć. Nie wszyscy pamiętają, niektórzy nowi dochodzą. Jak widzieliście, 7600 kosztów, przeliczcie to razy euro na dzisiaj, wychodzi, że 35 tysięcy złotych to auto ma kosztów. No to te koszty są, przewyższają wartość tego samochodu, tak? Teraz ktoś sobie wejdzie, wywinuje tam samochód w tych różnych tam śmiesznych portalach i wychodzi taka kwota. Z czego to się wiąże, z czego to się bierze? No bardzo proste, no, zderzak, koszt zderzaka ponad 1300 euro, malowanie 500, dodatkowo przyznano malowanie obydwu błotników i maski, żeby to było wszystko równe, po 650, komplet chłodnic 800, teraz tak, wyciągnięcie każdej śrubki 6 euro, tej samej śrubki nie można dać, trzeba dać nową, 7,5 euro jedna śrubka, plus ją trzeba zamontować, znów plus 6 euro i tak razy ilość śrubek, teraz plus roboczo godziny, jedna roboczo godzina 131 euro obliczona razy ilość tam 10 roboczo godzin, plus płyny, plus to, plus tamto, to no i macie 7600, czyli co najmniej kilka tysięcy złotych wartość naprawy przewyższa wartość samochodu całego
na terenie kraju. No i stąd to się bierze. No a wiadomo, jakie są koszty naprawy u nas, profesjonalne, to wyjdą no od tego auta, no sami wiecie ile. Nie będę musiał mówić, łatwo obliczyć, co trzeba zrobić. Oglądacie sobie teraz środeczek tej 2.0 turbo, tu jest pełna skóra, jest nawigacja, są podgrzewane fotele, fotel klimatyzowany, ten oczywiście od strony kierowcy, czyta znaki, światłoczułe lusterka, składane elektrycznie, no takie tam, prawda, szmery, bajery, jak to w tym 2.0 Tesla, to zawsze takie auta z tymi silnikami są lepiej wyposażane niż jakakolwiek inna wersja, mówię o wersjach w dół, tak? Duże jest fajnie, 4 łapy, 220 koni, fajnie to już auto, te auta się zbierają. Natomiast, o, tu Wam pokażę jeszcze, to jest 1.6 turbo, no praktycznie środek jest ten sam, można powiedzieć. Na pierwszy rzut oka nie idzie go odróżnić, nie ma tego przycisku Sport Tourer, nie ma podgrzewanych foteli, akurat nie ma klimatyzowanego fotela, no i przede wszystkim tapicerka jest, jak widzicie, z eko skóra i welur w środku. Nie, taka jest różnica w wyposażeniu, kilka tam powiedzmy drobiazgów, tu same te systemy światłoczułe, czytanie znaków, pierdu, fotochromat, lusterko, generalnie są takie same, z tym, że tu jest, jak mówiłem, 1.6, 180 auta są z tego samego rocznika, z tego samego roku 2009. No i tu jeszcze jest w 2.0, wiadomo, to co każdy lubi, można kulturalnie, można na sportowo. A mi cóż, pozostało ciasto, sernik z wiśnią i śmierdziuch. A dzisiaj mogę, 19 listopada, raz do roku mogę samemu po cichu, w samotności, zjeść ciasteczko, wypić Red Bulla. Tyle, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. No tyle.